Cześć! Dzisiaj na stole warsztatowym w tym krótkim nagraniu mam stary odkurzacz Electrolux 7, którym teraz się zajmuję. Jeżeli zdążę, to spróbuję w tym tygodniu przygotować o nim film na kanale. Jeżeli nie, to będzie to film na przyszły tydzień. Przyznaję, że nawet nie wiem, czy ten odkurzacz będzie działał. On jest w nie najgorszym stanie, ale jednak ma tutaj obcięty przewód. Trochę trzeba przy nim popracować, trzeba go wyczyścić. Zobaczymy, może uda się go uruchomić. Pamiętajmy, że to jest urządzenie gdzieś, nie wiem, z drugiej połowy lat 20., czyli już prawie stuletnie, ale nie o nim teraz chciałem mówić. Wczoraj wrzuciłem na kanał taki malutki, nawet chyba nie 3-minutowy filmik o takim śmiesznym małym transformatorku dzwonkowym z zakładów wytwórczych sprzętu instalacyjnego ZWSI w Poniatowej. To są późniejsze zakłady Predom EDA. I kilka osób w komentarzach pod tym filmikiem zwróciło uwagę na pewien, może nie błąd, ale pewną nieścisłość, którą tam pokazałem, i chciałbym to dzisiaj ewentualnie w tym nagraniu od razu uzupełnić. Nawiasem mówiąc, powinienem chyba w tym tygodniu dostać praktycznie identyczny transformatorek dzwonkowy, tylko że wyprodukowany w spółdzielni inwalidów Powstaniec w Karpicku. To były takie transformatorki, które ja chyba najczęściej widziałem, tych z Poniatowej widziałem do tej pory znacznie mniej. Tutaj nawet znalazłem sobie już po tym wczorajszym nagraniu taki katalog sprzętu instalacyjnego elektrotechnicznego z lat 50. z 58 roku i zobaczcie, tutaj też jest pokazany, no, praktycznie identyczny transformatorek, tutaj oznaczony jako transformator sygnalizacyjny, również o napięciu wtórnym 3, 5 i 8 V. Tutaj były nawet dwie wersje, jedna przewidziana na to napięcie pierwotne, czyli napięcie sieciowe 120, inna wersja przewidziana na 220 V, tak jak ten transformatorek, tylko chyba ten transformatorek jest produkowany w innych, był produkowany w innych zakładach, bo to są chyba, to jest osprzęt produkowany chyba w zakładach wytwórczych osprzętu sieciowego w Kostuchnie koło Katowic i w zakładach wytwórczych sprzętu instalacyjnego w Bydgoszczy. Przyznaję, że no przynajmniej ja na jakichś tam targach staroci na te transformatorki z tych wymienionych fabryk nie trafiłem. Także ten transformatorek ze spółdzielni inwalidów Powstaniec w Karpicku też sobie niedługo obejrzymy. Aha, przepraszam, nie zamykam tego jeszcze. No i też bardzo chętnie do przetestowania takiego transformatorka zdobyłbym taki dzwonek, jak na przykład ten pokazany tutaj z końca lat 50. i wtedy będziemy mogli sobie sprawdzić pracę takiego transformatorka właśnie z podłączonym do niego dzwonkiem. Tego w filmiku, który opublikowałem ostatnio, zabrakło, bo po prostu takiego dzwonka nie mam. Mam jakiś inny współczesny dzwonek przewidziany już na podłączenie do sieci z napięciem 230 V. I to jest troszeczkę ta nieścisłość, którą pokazałem na nagraniu, ponieważ ja zrobiłem test takiego transformatorka, podłączając go do sieci, no dzisiaj o napięciu przekraczającym znacznie 230 V, tam było chyba 242 V na tym moim nagraniu, no i wtedy bez obciążenia takiego transformatorka zrobiłem tutaj woltomierzem test na tych stykach na wyjściu z transformatorka, no i oczywiście wyszło mi tutaj znacznie więcej niż 3, 5 i 8 V, wyszło mi tam chyba prawie 4, 7 i ponad 11 V, no i powiedziałem tam na tym filmie, że jeżeli napięcie w sieci wynosiłoby tak jak w czasach, kiedy ten transformatorek powstawał, około 220 V, to te wartości byłyby odpowiednio niższe i faktycznie byłyby odpowiednio niewiele, ale odpowiednio niższe, natomiast one i tak byłyby wyższe niż 3, 5, 8 V, ponieważ i na to część osób czujnie i słusznie zwróciła uwagę w komentarzach pod tamtym nagraniem, ponieważ ten transformatorek nie był obciążony, nie pracował pod obciążeniem. W związku z tym to napięcie wyjściowe zawsze było jednak o kilka voltów wyższe, natomiast no, mnie chodziło przede wszystkim w tym nagraniu o to, żeby sprawdzić, czy ten transformatorek w ogóle działa, no i myślę, że taki test jednak pokazał, że on bardzo obniża to napięcie i że ma szansę przy normalnym obciążeniu, na przykład pracując właśnie z jakimś dzwonkiem takim 8-voltowym, ma szansę normalnie działać. No ale wykorzystajmy to dzisiejsze krótkie nagranie, żeby sprawdzić może nie ten transformatorek, bo tak jak powiedziałem, takiego dzwonka jeszcze nie mam, ale sprawdzimy sobie jakiś inny, może ochronny transformator 24-voltowy. Sprawdzimy, jak wygląda jego praca bez obciążenia i z obciążeniem. Powtórzmy może najpierw szybko to, co zrobiłem w tym króciutkim nagraniu o tym transformatorku. Transformatorek podłączyłem do tymczasowego przewodu, zaraz wepnę go tutaj do tej listwy zasilającej. Nawiasem mówiąc, stara niemiecka listwa
którą kiedyś chyba kupiłem w Austrii albo w Niemczech, jeszcze z takimi gniazdkami typu Schuko, którą używam czasem przy starych niemieckich urządzeniach, z takimi typowymi niemieckimi wtyczkami typu Schuko. Sprawdźmy najpierw, jakie napięcie w tej chwili jest w tej listwie zasilającej. Mam tutaj miernik ustawiony na zakres do 600 V. 243, 244 teraz mi pokazuje. No dobra, to włączmy w takim razie ten transformatorek do listwy. Zmniejszmy troszeczkę ten zakres i zobaczmy teraz, jakie będą napięcia na wyjściu z tego transformatorka. To jest to, na co wiele osób w komentarzach zwróciło uwagę, że trochę bez sensu mierzę napięcia w momencie, kiedy ten transformatorek nie jest obciążony, no ale tak jak powiedziałem, zależało mi na tym, żeby sprawdzić, czy on w ogóle w tej chwili będzie działał. Tutaj w tym miejscu podane jest napięcie znamionowe na wyjściu z tego transformatorka 3V. U mnie pokazuje 3,08, nawet troszeczkę chyba mniej niż wczoraj, było 3,9. Tutaj powinno być 5V, jest 6,7, a tutaj gdzie powinno być 8V, gdzie podane jest napięcie 8V, jest 11, prawie tyle samo co wczoraj. Troszeczkę może wyższe to było. Ale tak jak wiele osób zwróciło uwagę, te wskazania są wyższe, ponieważ transformatorek w tej chwili jest nieobciążony. Czyli w naturalny sposób napięcie na wyjściu z tego transformatorka jest troszeczkę wyższe niż podane tutaj na tej obudowie. Powiedziałem też w tym wczorajszym filmiku, że gdyby napięcie w sieci wynosiło tak jak w czasach, kiedy ten transformatorek powstawał, 220 V, to te napięcia na wyjściu byłyby też odpowiednio niższe, one wynosiłyby więcej niż podane tutaj 3, 5 czy 8 V, ale byłyby też troszeczkę niższe niż teraz po podłączeniu tego transformatorka do sieci z napięciem 240 V. Natomiast jak będzie to wyglądało w momencie, kiedy ten transformatorek będzie obciążony, zobaczymy to sobie w jednym z następnych tego rodzaju nagrań, jak podłączę do niego tutaj taki 8-woltowy dzwonek, no i z ciekawości wtedy też sprawdzimy, jak to napięcie na wyjściu z transformatorka będzie wyglądało. Oczywiście trzeba to do tego podchodzić z pewnym niedużym dystansem. Pamiętajmy, to jest zabytkowe urządzenie i tutaj tak naprawdę precyzja tych pomiarów nie gra roli, ale faktycznie słusznie zwrócono w odniesieniu do tamtego filmiku uwagę, że przy takich pomiarach, w momencie kiedy transformatorek nie jest obciążony, nie możemy oczekiwać, że będzie to napięcie, które tutaj uzyskamy, czy ten pomiar, który tutaj uzyskamy, odpowiadał temu dokładnie w 100% temu, który podany jest na obudowie transformatorka. On będzie zawsze troszeczkę o te kilka, czy 10, czy kilka procent wyższy. Natomiast możemy też jeszcze z ciekawości sprawdzić, co się stanie, jeżeli ten transformatorek faktycznie będzie podłączony do takiego napięcia, na jakie był pierwotnie przewidziany, czyli do napięcia 220 V. I w tym celu przyniosłem ten mój regulator napięcia, który już kiedyś pokazywałem. On tak naprawdę nie jest do tego celu przewidziany, służył z telewizorami. Dzisiaj używany jest na przykład z jakimiś wzmacniaczami lampowymi. Dziękuję za wszystkie komentarze pod filmem o tym regulatorze. Ale zróbmy taką próbę, zobaczmy, jak się zachowa. Podłączę najpierw ten transformatorek tutaj do wyjścia z tego regulatora napięcia. Powinien on, tak jak powiedziałem, obniżyć nam to napięcie wynoszące tutaj teraz w sieci około 240 V do poziomu około 220, 223, 224 V. Teraz podłączę ten regulator do sieci, włączę go. OK, on już powinien pracować. No i zobaczmy, czy faktycznie teraz to napięcie będzie troszeczkę niższe. Tu mam ustawione na zakres do 200 V, OK. Sprawdzam, wynosi nam tutaj 3,6. No niewiele jest niższe, ale troszeczkę chyba jest od tego tego poprzedniego odczytu. Tutaj mamy zamiast 5, mamy 6,3. Też jest chyba troszeczkę, jeżeli dobrze pamiętam, niższe. No i tutaj, gdzie powinno być 8 V, mamy 10,3. Poprzednio, po podłączeniu tego transformatorka bezpośrednio do tej listwy zasilającej z napięciem 240 V, mieliśmy 11 V, teraz mamy 10,2, 10,3. Czyli napięcie troszeczkę spadło, ale tak jak powiedziałem, ponieważ testujemy ten transformatorek bez obciążenia, ono i tak jest wyższe niż
te wartości podane tutaj na obudowie. Ok, także ten test z transformatorkiem zrobiliśmy. To, co nam zostało, to jest jeszcze zrobienie testu tego transformatorka z obciążeniem takim, na jakie był przewidziany, czyli na przykład właśnie po podłączeniu tutaj 8-woltowego dzwonka. Tak jak powiedziałem, bardzo chętnie zdobyłbym taki dzwonek, jaki jest tutaj pokazany w tym katalogu sprzętu instalacyjnego. Dzwonek 3 do 8 voltów. Bardzo mnie ciekawi, jak to będzie działało. A teraz weźmy może jakiś troszeczkę inny transformatorek. Ja bym wziął najchętniej mój ulubiony transformatorek ochronny 24-woltowy i zobaczymy tam, jak on funkcjonuje z obciążeniem i bez obciążenia. Postawiłem sobie teraz na stole mój transformatorek ochronny z przemyskiej Faniny z 1970 roku z napięciem wtórnym 24V. Zresztą jest na kanale filmik o tym transformatorku. No i podłączmy go teraz też do zasilania, tylko musiałem sobie wziąć już jednak inną listwę zasilającą, bo do tej niemieckiej z gniazdkami typu Schuko ta polska wtyczka, stara polska wtyczka, taka na przykład jak przy wielu pralkach frania, już z przewodem ochronnym nie wejdzie, natomiast mogę ją bez problemu włączyć do takiej współczesnej listwy zasilającej. Mogę włączyć zasilanie, transformatorek słychać, że już zaczął pracować, natomiast on też nie jest w tej chwili obciążony i zobaczmy, jakie napięcie będzie teraz na wyjściu z tego transformatorka. Z tego, co pamiętam, zwykle było to około 25 V. Zobaczmy. No, nawet 26,2. 26, 26,1, 26,2. Ok, no to zróbmy teraz, to wyłączę, zróbmy teraz może dokładnie tak samo i podłączmy ten transformator do naszego regulatora napięcia, który powinien nam obniżyć napięcie do mniej więcej 220 kilku voltów. Ten regulator napięcia podłączymy sobie też tutaj do listwy, włączę zasilanie, włączę regulator, ok. Teraz transformator powinien być podłączony do napięcia pierwotnego mniej więcej na poziomie 220 kilku voltów i zobaczmy, co się w tej chwili zmieniło. No i mamy... chwileczkę. I mamy tutaj już wyraźny spadek tego napięcia, mimo że transformator jest nieobciążony. Mamy 24,4, 24,5, 24,6. No czyli zauważyliśmy, że po podłączeniu tego transformatora już nie bezpośrednio do listwy zasilającej z napięciem 240, około 240 V, tylko za pośrednictwem regulatora do napięcia około 220 V, tutaj już praktycznie spada prawie do tego wtórnego napięcia znamionowego 24V, aczkolwiek i tak to napięcie jest troszeczkę wyższe, no bo transformator, tak jak już powiedziałem, jest nieobciążony. No dobra, to teraz zróbmy też test z obciążeniem tego transformatora. Najprościej będzie podłączyć do niego jakąś 24-woltową żaróweczkę. Ok, wyłączyłem na razie regulator, wyłączyłem tutaj zasilanie. Przygotowałem sobie chwileczkę przewód zasilający, który włączę tutaj do transformatora. Tutaj mam oprawkę żarówki. W tą oprawkę włączę taką, wkręcę taką 24-woltową żaróweczkę. Przewidziano właśnie do jakichś lampek warsztatowych zasilanych z takich transformatorów ochronnych. Dobra, i tutaj mam możliwość sprawdzenia napięcia na wyjściu z tego transformatorka. Może w ten sposób to zrobię. No dobra, to sprawdźmy na razie. Niech to leży, bo się jeszcze przewróci i rozbije. Na razie mamy ten transformator cały czas podłączony za pośrednictwem tego regulatora Zatra. O, nawet żarówka zaczęła już od razu działać. No i sprawdźmy teraz, jakie jest tutaj napięcie. 24 V, praktycznie dokładnie. 24,1, 24. No super. Czyli teraz sprawdziliśmy, jakie napięcie jest tutaj na wyjściu z transformatora pod obciążeniem. I ono praktycznie dokładnie odpowiada 24 V. Ten napięciu podanemu tutaj na tabliczce transformatora. Dobra, wyłączam regulator, wyłączam zasilanie. No to w takim razie podłączmy jeszcze, żeby sprawdzić, jak to napięcie na wyjściu transformatora się zmieni. Podłączmy go również pod obciążeniem, ale podłączmy go bezpośrednio do tej listwy zasilającej z napięciem 240 V. Ten regulator
Zatra już odstawiam. Nawiasem mówiąc, bardzo się cieszę, że on się właśnie do takich różnych dziwnych testów przydaje. Dobra, stawiam sobie tutaj tylko miernik. Żarówka może zostać podłączona. Włączam sobie transformatorek do tej naszej listwy. Sprawdziliśmy w tej chwili dzisiaj. Tutaj napięcie wynosi około 240 V. Włączam zasilanie, żaróweczka się zaczyna palić, no a nas interesuje, jakie teraz będzie tutaj pod obciążeniem napięcie. No zobaczcie, 25,6. 25,5 i 6,7, czyli jest ono wyraźnie wyższe niż w momencie, kiedy podłączyliśmy ten transformator za pośrednictwem regulatora napięcia do napięcia 220 V. Tutaj jednak te dodatkowe 20 V robi sporą różnicę. Praktycznie 1 V, nawet ponad 1 V na wyjściu z tego transformatora. Ok, wyłączam to wszystko. Myślę, że to było takie dosyć fajne uzupełnienie do tego krótkiego nagrania o transformatorku, które link do niego zaraz znajdziecie tutaj na końcu tego nagrania, ale też w jego opisie. Myślę, że kilka tych słusznych rzeczywiście uwag, które pojawiły się w komentarzach pod tym filmikiem o tym transformatorku, zostało tutaj uwzględnionych, trochę wyjaśnionych. Na pewno można by tutaj jeszcze dużo poprawić, dużo wyjaśniać, ale to już zostawiam osobom, które zawodowo zajmują się transformatorami i mogą różne zjawiska pojawiające się przy korzystaniu z transformatorów dużo lepiej wyjaśnić ode mnie. Pamiętajmy, że to jest kanał, na którym staram się prezentować przede wszystkim różne zabytki techniki, opowiedzieć o ich historii, chociaż oczywiście zasada ich działania i przetestowanie ich działania także jest tutaj bardzo ważne. I oczywiście za wszystkie takie komentarze, które gdzieś poprawiają popełnione przeze mnie błędy, czy uzupełniają rzeczy, o których nie powiedziałem, powiedziałem niejasno albo źle powiedziałem, za wszystkie takie komentarze jestem oczywiście bardzo, bardzo wdzięczny. A tak jak powiedziałem, już niedługo w jakimś kolejnym nagraniu obejrzymy sobie kolejny taki transformatorek dzwonkowy ze Spółdzielni Inwalidów Powstaniec w Karpicku i być może jeszcze będę miał taki transformatorek z zakładów Elgo w Gostyninie, może jeszcze z Zamelu będę miał taki troszeczkę nowszy transformatorek dzwonkowy. No i przede wszystkim, jeżeli uda mi się zdobyć taki fajny, stary dzwonek z lat 50. czy 60., to wtedy sobie pracę tych transformatorków właśnie pod obciążeniem wypróbujemy i wtedy w różnych warunkach sprawdzimy też, jakie napięcie jest tutaj na wyjściu z takich transformatorków. Za dzisiaj bardzo, bardzo Wam dziękuję i jeszcze raz zachęcam do różnych uwag, uzupełnień w komentarzach. Cześć, dzięki, do zobaczenia.